10 miejsc, które mogą zniknąć. Wyspy Galapagos. Archipelag pochodzenia wulkanicznego na Oceanie Spokojnym. W 1978 roku archipelag został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2001 roku wpis poszerzono o rezerwat morski Galapagos. Wyspy słynne są z licznych endemitów. Ponad 80% wszystkich ptaków lądowych, 97% gadów i ssaków lądowych, ponad 20% gatunków morskich, a także 30% wszystkich roślin występujących na wyspach to gatunki endemiczne. Od późnego XVI do wczesnego XVII wieku wyspy używane były przez piratów jako baza wypadowa do wypraw na hiszpańskie porty kolonialne. Piraci odwiedzali wyspy, aby znaleźć wodę i zrobić zapasy mięsa z żółwi. Ukrywali też tu zrabowane Hiszpanom dobra. Jeśli chcecie gdzieś jechać szukać pirackich skarbów, to właśnie tam jednak musicie się spieszyć. Ilość turystów odwiedzających wyspy z roku na rok rośnie średnio o 12%. Ludzie, hotele, restauracje, ruch samochodowy, wszystko to sprawia, że niezwykła przyroda wysp umiera. Na przykład niebawem słynne żółwie z Galapagos staną się przeszłością, a z czasem niszczycielska działalność człowieka doprowadzi do neutralizacji pozostałych aspektów naturalnych tego niezwykłego miejsca. Malediwy. Archipelag oraz państwo wyspiarskie o tej samej nazwie, położone na Oceanie Indyjskim. W XVI wieku wyspami starali się zawładnąć Portugalczycy i Holendrzy. Na początku lat 90. rząd w Male był zmuszony pilnie rozwiązać problem lawinowo rosnącej masy śmieci produkowanej przez rozwijający się przemysł turystyczny. Postanowiono, że wysypisko powstanie na sztucznie usypanej śmieciowej wyspie. Pierwszy transport trafił na nią w 1992 roku. Średnio trafiało tam 300 ton śmieci dziennie. Większość odpadków pochodziła z ośrodków turystycznych położonych w innych częściach archipelagu. Odpady nie są sortowane, dlatego na śmieciowej wyspie są też substancje niebezpieczne dla środowiska, m.in. metale ciężkie i azbest. Jednak to nie śmieci są największym zagrożeniem, a woda. Wystarczy, że poziom oceanów podniesie się o niecały metr, by 80% wysp zatonęło. Naukowcy szacują, że za niecałe 100 lat wyspy staną się niemożliwe do zamieszkania. Już w 2008 roku rząd zapowiedział, że zacznie wykupować ziemię od krajów sąsiednich, by mieszkańcy Malediwów mieli gdzie się wyprowadzić. Wenecja. Miasto i gmina na północy Włoch nad Adriatykiem. Wenecja to miasto położone na licznych bagnistych wyspach na Morzu Adriatyckim. Wokół Wenecji znajduje się Laguna Wenecka, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z tego względu jest to miasto kanałów. W większości transport odbywa się drogą wodną lub pieszo. Ruch samochodowy możliwy jest tylko na obrzeżach Wenecji. Najpopularniejszym środkiem lokomocji jest Vaporetto, czyli tramwaj wodny. Z roku na rok Wenecję nawiedzają coraz liczniejsze powodzie. Można powiedzieć, że miasto tonie do tego stopnia, że w ciągu 70 lat ma zostać całkowicie pochłonięte przez morze. Morze Martwe. Słone jezioro położone w tektonicznym rowie Jordanu na pograniczu Izraela, Palestyny i Jordanii. Jednym z najbardziej intrygujących zjawisk Morza Martwego jest wydobywanie się z niego asfaltu, którego grupy pojawiają się na powierzchni wody. Niektórzy sądzili, że asfalt odrywa się od dna morza i wypływa na powierzchnię wskutek trzęsień ziemi. Morze Martwe kurczy się z roku na rok. 1/3 jego objętości zniknęła w ciągu ostatnich 40 lat, a proces przyspiesza. Restauracje znajdujące się niegdyś nad samym brzegiem wody obecnie oddalone są od niego nawet o 1,5 kilometra. Alpejskie lodowce. Alpy to obszar szczególnie narażony na skutek globalnego ocieplenia. Na przestrzeni ostatnich 140 lat średnia temperatura wzrastała tam dwukrotnie szybciej niż w pozostałych częściach świata. Przez ostatnich 30 lat alpejskie lodowce straciły 20% swojej objętości, a proces nie zwalnia. Madagaskar. Wyspa leżąca na wschód od południowej części Afryki na Oceanie Indyjskim. Od Afryki oddzielają szeroki na około 500 km kanał mozambicki. Madagaskar jest czwartą co do wielkości wyspą świata. Zajmuje ją niepodległe państwo Madagaskar. Opady na Madagaskarze są wysokie, nawet w porównaniu z kontynentalną częścią Afryki. Podobnie liczba dni z opadem, jednakże nie jest to tak widoczne, a na zachodnim wybrzeżu
występuje brak różnic. Działalność człowieka, wycinka drzew i kłusownictwo niszczy lasy Madagaskaru w zastraszającym tempie. Szacuje się, że w ciągu 35 lat znikną całkowicie z powierzchni Ziemi, a razem z nimi zamieszkujące je zwierzęta. Więc, drodzy Państwo, w ciągu najbliższych dekad Madagaskar może wyglądać zupełnie inaczej. Kotlina Konga. Nieckowaty obszar w Afryce Środkowej o powierzchni około 3 milionów km kwadratowych i średniej wysokości około 400 metrów nad poziomem morza z niewysokimi garbami, które są poprzedzielane dopływami rzeki Kongo. Teren Kotliny Konga zajmują głównie dwa państwa, Demokratyczna Republika Konga i Kongo. ONZ ostrzega, że do 2040 roku może zniknąć nawet 70% przyrody Kotliny Konga, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania ochronne. Każdego roku niszczonych jest blisko 10 milionów akrów lasów. Do tego dochodzi obecność licznych kopalni i kłusownictwo. Wielka Rafa Koralowa. Największa na świecie rafa koralowa położona wzdłuż północno-wschodniego wybrzeża Australii na Morzu Koralowym. Największa na Ziemi pojedyncza struktura wytworzona przez organizmy żywe widoczna z kosmosu jako biała smuga na tle błękitnego oceanu. W 1975 roku tworzono park morski. Wielka Rafa Koralowa zagrożona jest całkowitym wymarciem. Naukowcy twierdzą, że jej uszkodzenia są nieodwracalne. Wszystko przez cyklony, zaśmiecanie oceanu i zakwaszenie wody. Szacuje się, że do 2030 roku zniknie 60% rafy. Całość mniej niż 100 lat. Park Narodowy Glacier. Park Narodowy położony w północno-zachodniej części stanu Montana w Stanach Zjednoczonych, przy granicy z Kanadą. Utworzony w 1910 roku park zajmuje powierzchnię 4102 km kwadratowych i obejmuje swoim zasięgiem dwa pasma górskie w obrębie gór skalistych. Na jego obszarze znajduje się kilka dużych i kilkaset małych jezior polodowcowych oraz żyje ponad 1000 gatunków roślin i setki gatunków zwierząt. Znajduje się w nim również kilkadziesiąt lodowców, od których wywodzi się nazwa parku, którą można dosłownie przetłumaczyć jako Park Narodowy Lodowców. Statystyka jest prosta. Na początku XX wieku w parku znajdowało się 150 lodowców. Na początku XXI wieku 27. W takim tempie do 2030 roku prawdopodobnie znikną wszystkie. Taj Mahal, indyjskie mauzoleum zniesione przez Szach Dżahana z dynastii Wielkich Mogołów na pamiątkę przedwcześnie zmarłej kochanej żony Mumtaz Mahal. Obiekt bywa nazywany świątynią miłości. Codziennie zabytek odwiedzany jest przez setki turystów, co razem z zanieczyszczonym powietrzem prowadzi do stopniowej destrukcji budynku. Otóż od niedawna władze Indii rozważają zamknięcie atrakcji dla turystów. Jeśli chcecie odwiedzić to miejsce, musicie się spieszyć. Dlaczego Taj Mahal przetrwał tyle lat, a teraz są problemy? Otóż z powodu obniżenia poziomu rzeki, fundamenty Taj Mahal wysychają, przez co stają się kruche. Projektanci nie mogli tego przewidzieć. Rzeka jest składnikiem projektu architektonicznego i gdy wyschnie Taj Mahal, może nie przetrwać. Tak przynajmniej prognozują specjaliści. Zagrożeniem dla budynku jest przemysł intensywnie czerpiący wodę z rzeki, a także wycinka drzew w jej okolicy. Poziom wody w Jamunie obniża się o 5 stóp rocznie. Od niedawna miasto, którego ozdobą jest budynek wzniesiony przez cesarza, nawiedzane jest przez burze pyłowe, uderzające w cenną perłę architektury. Jednym z pomysłów na ochronę Taj Mahal jest budowa zapory na rzece. Niestety, do jej wzniesienia potrzebne jest około 71 milionów funtów brytyjskich. Żeby było ciekawiej, zdaniem sędziów, znanemu zabytkowi zadano szkodę materialną. W ciągu 350 lat biały marmur, z którego zbudowano Taj Mahal, pokrył się pleśnią i licznymi pęknięciami, a indyjski rząd nie robi nic w kierunku zachowania budynku. W piśmie wystosowanym do rządu Indii sędziowie proponują trzy warianty rozwiązania problemu. Zamknięcie Taj Mahal, demontaż lub restaurację budynku. Władze Indii już obiecały, że zajmą się sytuacją i oświadczyły, że problemem zajmie się Indyjski Uniwersytet Techniczny, który w najbliższych 4 miesiącach przedstawi plan. Jednakże pamiętajmy, tam jest dosłownie wszystko możliwe. Ale jak ktoś z Was chciałby zobaczyć Taj Mahal, to lepiej niech się śpieszy.
Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i dajcie znać, czy widzieliście któreś z miejsc przedstawionych na tej liście. Zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się!